Dziś pokażę Wam coś, co sprawi, że absolutnie wyskoczycie z kapci moje nowe umiejętności językowe. Oto wypowiedź po hiszpańsku. Brand 24 le notificará sobre nuevas menciones de su empresa en la web, incluyendo foros, blogs, redes sociales como Facebook y YouTube y otras fuentes públicas disponibles. Es analysiert auch die Konversationsstation, um wichtige Erkenntnisse und Analysen bereitzustellen. Können es nutzen, um Kundeninformationen zu erhalten? 您可了解人们对您的公司或竞争对手的喜好或厌恶。您可用它保护您的声誉或研究竞争对手。 Jak to działa, już Wam pokazuję, jak w kilka minut osiągnąć identyczny efekt, ale zanim to zrobię, rozważcie może polubienie tego wideo lub subskrypcję. To bardzo mocno wspiera kanał i sprawia, że mogę się poczuć jak dziadek z reklamy Ferters Original, czyli jak ktoś zupełnie wyjątkowy. Narzędzie, którym osiągnąłem taki efekt, nazywa się Hagen. Jest to narzędzie, dzięki któremu można przede wszystkim tworzyć swoje wirtualne awatary. Model tworzenia awatara jest tutaj. Można stworzyć go nie tylko z klipu wideo, ale również ze zdjęcia, z jakiejś animacji, choć ze zdjęcia to oczywiście wygląda bardzo słabo, z wideo działa dużo lepiej. Jeśli chodzi o tę funkcję, którą pokazałem Wam w początku tego filmiku, to jest to funkcja nowa Video Translate dostępna w sekcji Labs. Tutaj możemy wybrać filmik z dysku, wybrać ustawienie językowe i co widzimy, że projekt od strony audio jest wspierany przez 11 Labs, czyli polską firmę, więc tutaj ogromny props dla polskiego zespołu, który w zasadzie ciężko dzisiaj znaleźć narzędzie, które ma coś wspólnego z obróbką audio, czy w jakikolwiek sposób wykorzystuje AI do audio, które nie korzystałoby z biblioteki, z modelu stworzonego przez 11 Labs. No i widzicie, tutaj mam już kilka klipów, które wygenerowałem wcześniej. Wybieramy klip, dajemy submit, po chwili jest uploadowany. Kilka do kilkunastu minut trwa procesowanie takiego klipu. No i powstaje wersja językowa i naprawdę robi wrażenie. Nie trudno wyobrazić sobie zastosowania tego typu technologii. W tej chwili jestem w trakcie przygotowania wirtualnego awatara, czyli takiego wirtualnego sadka, którego każda z osób w Brand24 będzie mogła wykorzystać, żeby na przykład stworzyć wideo sprzedażowe, wideo oprowadzające po panelu naszego narzędzia, wideo remarketingowe dziękujące ludziom z Hiszpanii za to, że odwiedzili stronę i zapraszające do rejestracji, wideo gdzieś tam na różnych etapach wprowadzania użytkowników do aplikacji, do panelu, więc zastosowań jest naprawdę masa. Klipy z informacjami o nowościach produktowych, które historycznie przygotowaliśmy, sadzając przed kamerą całą załogę i tworząc pewnego rodzaju wypowiedzi i taką konferencję prasową, w ramach której opowiadaliśmy o nowościach, w tej chwili można stworzyć w zasadzie bez uruchamiania kamery. Można w oparciu o wirtualne awatary stworzyć taki klip. Pewnie nawet byłbym w stanie nauczyć tę technologię Hagena na bazie historycznych klipów, które nagrywaliśmy, więc daje to naprawdę niesamowite możliwości. Nie trudno sobie wyobrazić, że w nieodległej przyszłości dzięki tego typu technologii treści wideo staną się bardziej wartościowym narzędziem dla różnego typu sprzedawców, zespołów obsługi klienta, zespołów marketingowych. Będziemy tego wideo po prostu wykorzystywać dużo więcej, bo łatwość przygotowania jest tu abstrakcyjnie wysoka, więc jest to naprawdę bardzo łatwe do wykorzystania, na przykład dla sprzedawcy, który chciałby nagrać krótkie wideo, w którym opowiada konkretnemu klientowi, potencjalnemu klientowi o tym, w jaki sposób może zastosować narzędzie. W tej chwili takie wideo moglibyśmy pewnie w połączeniu z czatem GPT i w połączeniu z naszymi informacjami, jakie wiemy o klientach, generować nawet z automatu w pewnym sensie. Zastosowania są naprawdę rewolucyjne. Oczywiście zagrożeń jest też niemało. Jak oglądacie to, to pewnie przypominają się epizody Black Mirror. Przypomina się pewnie to wideo z udziałem prezydenta Zeleńskiego, który nawoływał do poddania w początkowej fazie wojny na Ukrainie. Tam było to zrobione naprawdę przy użyciu jakiejś, powiedzmy, słabej technologii, natomiast w tej chwili pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, jak zobaczyłem, jak to działa, było podesłanie tego do naszego CFO i do księgowości, żeby przypadkiem nie nabrali się na filmiki z moim udziałem. Zagrożeń tu jest niemało.
i trzeba być ich świadomym. Natomiast jakby celem tego kanału jest nie tylko informowanie o tych technologiach, o możliwościach. Ja jestem podekscytowany tą technologią, ale pewnie w podobnym wymiarze jestem przerażony. Jeśli chcecie, żebym nagrał wideo pokazujące, w jaki sposób tworzę wirtualnego awatara i jak potem można sobie w zasadzie tekstem z palca prosić Michała, żeby wypowiedział cokolwiek, to będzie w ogóle masakra. Będzie... Już widzę, jak po firmie latają filmiki z wypowiedziami moimi, prawdopodobnie nie do końca cenzuralnymi. Muszę przyznać, że jestem straszną parówą, która gada tylko i gada o tych narzędziach opartych na sztucznej inteligencji. W sumie to się dziwię, że jeszcze ze mną wytrzymujecie. To, co teraz widzicie, jest w 100% wygenerowane przez AI. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak to działa, jak stworzyć takiego awatara i jak można z palca tworzyć kolejne wypowiedzi, dajcie znać. Ok, mam nadzieję, że wideo się Wam przydało. Zostawcie w komentarzu informację, jakie jeszcze zagrożenia widzicie dla tego typu technologii, czy jakie zastosowania widzicie dla tego typu technologii. Polubcie, subskrybujcie, to zawsze pozwala się przebić przez algorytm YouTube'a. Dzięki bardzo.